Ja pie... Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek i wraz dzisiaj z Mareczkiem i z Glencem będziemy testowali jedną z najdłuższych, najszybszych tyrolek na świecie. Co najlepsze, wkręcamy dzisiaj Szumiego. On siedzi w aucie, w mieście zaparkowany. Nie lubi wysokości. Jest to moja zemsta po tym, jak on zasłonił mi oczy i byliśmy na stadionie, też na takiej dużej tyrolce, ale zupełnie innej. Tutaj troszkę większy feeling Szymon ode mnie dostanie. W połowie trasy Marek założył Szumiemu opaskę na oczy, by nie domyślił się, gdzie wjeżdżamy i co się dzieje. Zobaczcie, jak to wyglądało. Ja już się, tak ja się już współczuję, tyle ci powiem. Ja sam się boję. Jezu, ja mam tak dłonie spocone. Szymon, gdzie jedziemy? Nie wiem, do dupy. Jakie masz przypuszczenia? Czuję, że jedziemy do góry, więc strzela mi coś w uszach, więc boję się o jakąś paralotnię albo coś takiego. Czemu ja ci tego pranka wtedy zrobiłem? Ja tego w ogóle nie rozumiem. W sensie, ja się tak nie nadaję na takie rzeczy. Szymon, to jest słodka zemsta z mojej strony. Wrócimy po ciebie, przyjacielu. Nie martw się. Będzie dobrze. Nie wiem. Nie, sorry, ja tego nie zrobię. Szumi, nie ma Szumiego. Nie ma Szumiego, został w aucie. Pierdziele. Ja się tak nie mogę tego doczekać. Ja się nie chcę doczekać, naprawdę. Ja współczuję Szymonowi. Boże, jak ja dobrze, że cię nie prankowałem nigdy. Nigdy ci nie zrobiłem pranka już. Co? I ten dźwięk. No, taki przyspieszający, nie? Tyrolka ta ma długość aż 2225 metrów. Daje to około 2 minuty z jazdy. Prędkość maksymalna, jaką mamy osiągnąć, to 160 km na godzinę. Gdzie średnia to 110. Startujemy z wysokości 730 metrów nad poziomem morza. Zresztą widać to chyba. Ostatnia informacja, jaka może być dla was ciekawa, to cena. Ponieważ jedna osoba, która chciałaby zjechać na sam dół, to koszt 39 euro, co daje około 175 zł. Jest też oczywiście opcja, żeby pojechać tandemem, czyli we dwójkę. I to wtedy kosztuje około 75 euro, czyli jakieś 330 zł. Panie i panowie, każdy z was ma szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych i 3 razy po 1000. Kończy się już nasz cały projekt, więc śpieszcie się. Wystarczy, że kupicie cokolwiek na thunderwear.pl i weźmiecie udział w akcji na Instagramie, więc wbijać na Instagrama Thunderwear. Panie i panowie, subskrybujcie kanał Glenca, kanał Marka i Szumiego, którego dzisiaj będziemy prankowali. No i oczywiście mój, ponieważ cały projekt i wszystkie filmy z tego, co my tu robimy, nie mogą was ominąć. Koniec pitolenia, ciśniemy. Co z autem? No kurde, to w takim razie ja nie pojadę. Znaczy nie polecę, ale nie pojadę. Co ty na to? I wezmę jeszcze Bartka przy okazji. Ja cię nie zmuszam, to jest tylko dla chętnych. Oliwka, no. Jak się czujesz? Szymon, idziemy. Czujesz to? Myślę się. Tylko nie widzisz chyba na kamerze. Zobacz moje ręce. No. Alkoholiku. Lewo. Krok do przodu. Lewo. O, i teraz idę. A duży krok, no. Duży krok. Du o. Większy, bo spadniesz. O, dobrze, dobrze, idziemy dalej. Robicie. Lewo, czy ma przerażone, nie? No. I co? Nie jadę. Na pewno? Na pewno. Okej, okay, nie ma problemu. Zacytuję tylko Remka siostrę. Jak tam? Bardzo źle. Buszek mi piszczy. Będzie dobrze. Nie bój się. Teraz będą trzy schodki, uwaga. Aha. Jeszcze chwila. Pierwszy? Pierwszy, no. Okej, to jest drugi. Okay. Jeszcze jeden? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz tak, do prawej do mnie idziesz. To jest waga, no. Ile waży? 130. Okej. Okay. 103? To ubrania wszystko. To za grube ciuchy. Okay. To będzie hardkorowe, co ty przeżyjesz. Zemsta cudowna. Chodź. No nie opieraj się. Podłoga prosta. No nie bój się. Co tu jest po lewej? Uwaga. Zapychamy go? Trzymaj go mocno. Trzy. Nie, dwa, nie. Trzymaj go mocno. Nic nie widzę. O. Ale mi nogi złapie, z waty się zrobiły. Najdłuższa i najszybsza tyrolka na świecie. Jedna z najdłuższych i najszybszych tyrolek na świecie. Jesteś jesteś chory. Cieszę się, że teraz cię opaskę zdjąłem, bo planowałem dopiero przy uprzęży, gdy będziesz głową do dołu. Umarłbym. Jakby mnie, bo tam się pewnie jakoś to trzeba się zapiąć, no. Jakby mnie zapięli i byś mi wtedy ściągnął, to bym umarł. No, panowie, idziemy, bo trzeba się już wiązać. To jest bezpieczne przy takim wietrze? Nie wiem, meteorologiem nie jestem. Come on. Wiesz, Szymon, ja zawsze pamiętałem o tym, że ty lubisz wysokości, więc... No, lubię. Pokazać ci, jak lubię wysokości. Nie wiem, czy widać. Jezu, masz mokrą łapę całą. Ale moja dłoń się świeci cały czas. Stresujesz się już? Jest miarę okej, tylko mam już takie poczucie, że robię to pierwszy i nikt mi nie powiedział, jak było. Ale chyba jest git. Czuję się jak idiota trochę. Lajcik. Lajcik? No. No ty cwaniaczku. W sensie pewnie będę starał pogać, jak będę
Ja będziesz głową w dół wisiał. No ja przyznam, że troszeczkę mnie stres łapie, ale przed bungee się bardziej srałem. Tutaj mam świadomość tego, że no co chwilę ktoś startuje i mam wrażenie, że jakoś jest takie, jakoś takie bardziej easy. Wygląda jak idiota? Nie, to jak żyło wyglądać, wiesz? Okay. Jest stres? Bardzo. Too big? Too big guy. No, no, problem in the... No. Co jak się czujesz? Spoko, byleby dobrze zapiął. Jak dobrze zapnie, mogę latać. Jak tam, Bluro? Nie fajnie. Nie fajnie? Nie? Już okay. Nie jest fajnie? Nie. A było tak fajnie, co? Takie słowo? Kocham was bardzo. Gromysz powiedział, że jak się położył, to się już zesrał. To jest najgorszy moment podobno. Trzymaj się, Gromi. Ja Szuman współczuję, naprawdę współczuję. Gromi, nie mów mi tak. Nie no, teraz jeszcze jest git, ale wiem, że zaraz będzie boom i będzie Byłem cwaniak? Już nie jestem? Dobra. Mina Szymona. Patrz, jakie mam czerwone ręce. No bo już, co jest? Tak się boję. Where is the max speed? 172 na godzinę, ja mówię 160, a to leci 172 na godzinę. No dobra, teraz jestem obsrany. The hands can be... No. Okay. Czyli musisz trzymać tak. No to jest straszne. Tak. Okay. Everything okay? Yes. Okay. Awesome. Widzimy się na dole. Widzimy się na dole. Ja już się stresuję. Remek, ty masz często takie problemy, nie? Tak jak ze spadochronem, pamiętasz? Okej. Okay. Wszyscy pecha, nie! No co to mówiłeś? Jesteś po... Wszyscy pecha! Bye! Ja pierdolę! Ale zajebiście! Kurwa! Ja pierdolę! Straszny! I hamulec! Zajebiście! Jakie... O nie! Co? Ej! Oh. Ej, hamulce lepsze niż w Eretce. Wow! Are you okay? Yeah, everything is okay. Mega! It was awesome. Absolutely awesome. Ja się bałem na początku, potem jest zajebiście. Jakbyś normalnie właśnie mówiłem, że jakbym leciał. Ej, zajebiste to jest. Serio. Jeśli ktoś gdzieś będzie tutaj kiedyś, polecam. Ja myślałem, że wiesz, będzie mną czepało czy coś. Stary, to po prostu jakbyś szybował. Ale moment puszczenia, straszny. Ale jak już masz tą pewność, że sobie zjeżdżasz, w sensie wiesz, na chillku w dół, to jest... Zajebiście było.